Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie po dłuższej przerwie w kolejnym odcinku z serii A Co Gdyby? Mam nadzieję, że cały czas lubicie tę serię i chcecie oglądać kolejne odcinki. Jeżeli tak, zostawcie ogrom łapek w górę. Wówczas odcinki z pewnością częściej będą się pojawiały. Dodatkowo w komentarzach piszcie swoje propozycje na kolejne odcinki, aby ta seria mogła trwać jeszcze dłużej. Może nawet w nieskończoność. Mam nadzieję, że przykłady, które zostały wybrane do dzisiejszego odcinka, przypadną wam do gustu. A teraz zaczynamy. Zestawienie zaczniemy od propozycji widza o niku Water by the way, który napisał: co gdyby dać sobie efekt Haste 255 i zacząć kopać obsydian? Generalnie sprawa wydaje się prosta, jednak skoro aż 133 osoby polajkowały ten komentarz, to znaczy, że aż 133 osoby chcą, abym to sprawdził. Dlatego też ja się tutaj przygotowałem. Jak widzicie, mamy dosyć spory klocek z obsydianu oraz skrzynkę. Skrzynkę pułapkę, w której są drewniane kilofy, a jak ją otworzę, otrzymuję efekt haste, oczywiście na 255 poziomie. Żeby nie było, udowodnię wam, że jest to aż na 255 po tym, że tak szybko tutaj widzicie wydobywam te bloki. Tak samo zresztą jak chociażby drewnianym kilofem, ale jak będzie w przypadku obsydianu? Podejrzewam, że podobnie, ale 100% pewności nie mam, więc sprawdźmy. O, no przyznam, że się tego nie spodziewałem. Byłem przekonany, że identycznie będzie jak w przypadku chociażby kamienia czy no dyrta, którego jak widzicie naprawdę ultra szybko wydobywam. Łapką chociażby. No właśnie, a łapką nie wydobywam szybko kamienia. No to w sumie wniosek jest prosty, którego chyba się nie spodziewałem, chociaż jest on tak oczywisty, że haste działa tylko na te bloki, które bardzo szybko wydobywamy danym narzędziem, czyli jeżeli nawet i szybko wydobywam dyrta łapką, no to będzie działał na to haste, ale że kamienia łapką szybko nie wydobędę, no to na to szans działać żadnych nie ma. W sumie logiczne i aż za proste. Przyznam, naprawdę się tego nie spodziewałem. Jakubel01 poprosił mnie, abym sprawdził, co by było, gdyby stworzyć świat z jednym blokiem i postawić jajko smoka i spróbować je wykopać. Jak widzicie, świat jest odpowiedni, ponieważ jest to tak zwany The Void, gdzie była mała platforma, która została usunięta i został tylko ten jeden blok. Mam również troszeczkę jajek smoka przy sobie, żeby sprawdzić, co się stanie, jeżeli będę próbował to jajko wydobyć. No generalnie mogą stać się dwie różne rzeczy. Tylko ja w ogóle tego jajka teraz postawić nie mogę. Czemu? A, bo ja na Adventure byłem. Dobra, nieważne. Mamy tutaj na dobrą sprawę dwie możliwości. Albo to jajko się teleportnie do góry i spadnie z powrotem na ten blok, albo poleci do otchłani. Ale co wydaje się bardziej prawdopodobne? Szczerze mówiąc, nie wiem. No na logikę generalnie jajko na jakimś bloku wylądować musi, więc najprawdopodobniej spadnie z powrotem na ten sam blok. Chociaż z drugiej strony jajko może być tak zaprogramowane, że spadnie na jakikolwiek blok, tylko nie na ten, z którego poszło, więc naprawdę może być różnie, dlatego też nie próbujmy tutaj się domyślać, tylko sprawdźmy, co się stanie. No na pewno, o leci, na pewno jajka nie ma na tym bloku. Jestem ciekaw, czy to jest jednorazowa sytuacja, czy za każdym razem tak będzie. Znowu? Znowu? I kolejny raz to samo. Czyli prawdopodobnie jajko jest w ten sposób zrobione, że może teleportnąć się na jakikolwiek blok, nawet blok powietrza, byle nie na ten sam, na którym wcześniej stało. Teraz propozycja od widza o niku Watership, która jest prosta, ale moim zdaniem naprawdę genialna. A mianowicie, a co gdyby zabić wszystkich villagerów w wiosce i zostawić jednego? Dać mu efekt regeneracji i zbrojkę z protection i thorns na 10-tysięcznym poziomie i zrobić raid. Ja oczywiście wioski nie będę szukał, żeby zostawić sobie jednego wieśniaka, tylko wykorzystam świat bardzo podobny do tego, na którym testowaliśmy sobie jajka smoka, tylko że jest tutaj troszeczkę większa platforma. Na środku mamy oto tego pięknego farmera i na niego nałożymy sobie zbrojkę. Może nie zaklętą na 10-tysięczny poziom, tylko na troszeczkę wyższy, bo jest to poziom 32767 i mamy tutaj oczywiście zaklęcia Thorns, Protection oraz Mending, tak żeby to wszystko się naprawiało. Jeżeli chodzi o komendę, jak uzyskać enchanty na tak wysokim poziomie, to komendę, jeżeli nie zapomnę, znajdziecie w przypiętym komentarzu. Dobrze, nałóżmy na tego pana oto tę zbrojkę, żeby mógł sobie bez problemu
poradzić. No, chyba powinno być już dobrze. Ja mam tutaj zapisany spawn point, więc przetestujemy, czy na pewno ta zbroja działa. Więc spróbuję go uderzyć i jeżeli wszystko działa dobrze, powinnam od razu zginąć. I faktycznie tak się stało. Zresztą, jako ciekawostkę, zerknijcie sobie w lewy dolny róg ekranu, bo wygląda to dosyć dziwnie, kiedy zginąłem od uderzenia przez farmera. Teraz jak pociągnę za tę dźwignię, dostanę efekt Bad Omen na drugim poziomie i automatycznie powinien odpalić się najazd. Czy tak się stanie? Tak jest, dokładnie. Teraz musimy poczekać sekundkę, aż pojawią się pierwsze moby i będziemy mogli zobaczyć też, czy wieśniak sobie z nimi poradzi. Delikwenci idą i pewnie zaraz spróbują go zaatakować. A wieśniak bez problemu sobie z nimi poradzi. Może nawet nie tyle co sam wieśniak, a zbroja, którą na sobie ma. Pomyślałem sobie, że całkiem fajnie by to wyglądało, gdyby z tej platformy zrobić pewnego rodzaju arenę i tego wieśniaka wypuścić, aby inni pillagerzy za nim ładnie biegali i mogli próbować go zabić. Tylko że jeszcze oni nie wiedzą, że to będzie dla nich chyba pułapka, chociaż ten wydaje się całkiem kumaty, bo w ogóle tego wieśniaka nawet nie próbuje atakować. I kolejna fala pokonana przez tego oto niepozornego wieśniaka. Bestia też leży na strzała. Marlena jest ciekawa, co by było, gdyby wysuszyć jeziora lawy w Nederze. Jak by to wyglądało? No i żeby to sprawdzić, udało mi się znaleźć tutaj oto takie niewielkie jeziorko wypełnione lawą. Większe nie byłoby tutaj zbyt sensowne, ponieważ prawdopodobnie zasięg komendy by całego tutaj tego nie objął, a to bez problemu jest zasięgiem objęte. Tak więc teraz po kolei będziemy sobie każdy poziom tej lawy usuwać i zobaczymy, jak wygląda w rzeczywistości Nether, gdyby usunąć z niego lawę, a dokładnie jak wyglądają dna wszelkich oceanów, mórz czy też jezior wspomnianej lawy w Nederze. Przy okazji widzę, że ta lawa tutaj chyba specjalnie potrzebna nie jest. No to próbujemy. Pierwszy poziom zniknął. Drugi. Trzeci. Czwarty. No, generalnie nie wygląda to jakoś niesamowicie inaczej. Piąty. Szósty. Siódmy. O, tutaj już ta część jest całkowicie odkryta. Ósmy, dziewiąty, no i sama resztka, czyli dziesiąty poziom. No niestety tutaj jeszcze troszkę lawa się rozlewa, ale mniej więcej teraz możemy zauważyć, jak prezentuje się dno tego jeziorka, czyli mamy tutaj przede wszystkim ogrom netherraka, okazjonalne rudy, sporo blackstone'a, który oczywiście generuje się naturalnie w netherze, w normalnym, poza bazaltową deltą właśnie w okolicach lawy, no i sporo żwiru. Kamyk z bardzo prostą propozycją, czyli jak skacze slime z name tagiem nazwanym Dinnerbone. Zespawnujmy sobie slime'a, no troszkę większego, jeszcze większego, jeny, no takiego i nazwijmy go sobie tym name tagiem. Oto właśnie w taki sposób skacze slime nazwany Dinnerbone, czyli do góry nogami. Szczerze mówiąc, z tyłu wygląda to dosłownie tak samo, z przodu coś jakoś troszeczkę inaczej. X Kubaczek napisał, co gdyby zespawnować bałwana w Nederze i dać mu efekt regeneracji na poziomie 255? Czy będzie nieśmiertelny? Oczywiście przypomnę, że kiedy bałwan znajduje się w Nederze, od razu ginie, ponieważ jest tam bardzo gorąco, a on naturalnie składa się ze śniegu. Dlatego, aby móc to spróbować zrobić, postanowiłem bałwana zespawnować w normalnym świecie, nadać mu efekt i wtedy przez portal wepchnąć go do Nederu. Mam nadzieję, że to się uda, więc zaczynamy. O. No dobra, spróbujmy jeszcze raz.
To one przez portal nie przechodzą? Dobra, przyjacielu, wchodzisz. Oto twoja misja. Tylko się teleportnij do Netheru. Dasz radę? Nie dasz rady. A jakikolwiek inny bałwan przejdzie? Okazuje się, jestem naprawdę, naprawdę zaskoczony, że bałwany nie przechodzą przez portal. Gram tyle czasu w tę grę i nie wiedziałem o tym. Fajna ciekawostka. Bałwan w Netherze naprawdę bardzo szybko ginie, ale spróbuję mimo wszystko szybko dać mu efekt regeneracji i być może jakoś uda nam się to sprawdzić. Jakoś się udało i regeneracja działa. Po wielu próbach oczywiście. No i proszę bardzo, bałwan faktycznie niby dostaje obrażenia, ale staje się w pewien sposób nieśmiertelny. Nawet ja go nie mogę uderzyć. No i na dziś to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to przypomnę o zostawieniu łapki w górę, no i oczywiście komentarza z propozycją na kolejne odcinki. Tak więc moi drodzy, trzymajcie się i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia w kolejnym odcinku z serii A Co Gdyby, czyli serii, którą mam nadzieję naprawdę dalej chcecie oglądać. Trzymajcie się, cześć!